Pamięć o żołnierzach niezłomnych, pamięć o żołnierzach wyklętych. To jest niezagojona rana. Polska przegrała II wojnę światową. Zginęło 6 milionów obywateli. Państwo polskie zostało przesunięte kilkaset kilometrów na zachód. Zmniejszono jego terytorium. A żołnierze wyklęci, żołnierze Armii Krajowej, partyzanci, to była ta najlepsza, najbardziej patriotyczna część naszego narodu. To byli ci ludzie, którzy dla dobra innych, dla dobra ojczyzny byli gotowi poświęcić zdrowie, swoje kariery i życie. Byli gotowi walczyć. Dlatego, gdy Polska wojnę przegrała, gdy nasi alianci, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, oddały Polskę w ręce Stalina, aby mógł tutaj urządzić swój protektorat, nie mogli pozostać bezczynni. Nie mogli poddać się. Były nadzieje, bo przecież tajne układy nie do końca były znane, bo wierzono, że będą wolne wybory, a w tych wolnych wyborach wolni Polacy wybiorą swoje przedstawicielstwo i Polskę urządzą po swojemu. I należało ten czas do tych wyborów przetrwać w lesie, przeciwdziałając tym wszystkim negatywnym działaniom, które Sowieci, które komuniści na naszych terenach dokonywali. I naród, wolny naród wygrał wolne wybory, ale dziś to wiemy, ich wyniki zostały sfałszowane. A nasi dawni alianci, z którymi wygrywaliśmy niby wojnę światową, nie kiwnęli w obronie palcem. I wtedy ta walka stała się beznadziejna. Ale powrotu z lasu już nie było, bo ten, który wrócił, miał właściwie tylko dwa wyjścia. Albo podpisać tajną współpracę, zdradzić kolegów, wydać ich bezpiece, albo proces, więzienie, a nawet kara śmierci. Dlatego walczyli do końca. I dlatego komuniści nienawidzili ich szczególnie, bo się ich bali. Bo wiedzieli, że w godzinie próby naród pójdzie za nimi. A z bezpieczeństwem żartów nie było. Niech świadectwem tego będą słowa Witolda Pileckiego, który po śledztwie w Urzędzie Bezpieczeństwa powiedział, że to, co było w Oświęcimiu, a był więźniem Oświęcimia, to, co było w Oświęcimiu, to wobec tego, co było na UB, to dziecięca igraszka. Dzisiaj stoimy tutaj przed pomnikiem majora Józefa Kurasia Ognia i jego żołnierzy. Oddział Ognia był największym oddziałem niepodległościowej partyzantki na terenie południa Polski. Swoją służbę Józef Kuraś i jego żołnierze zaczęli zaraz na początku niemieckiej okupacji. Byli w szeregach Konfederacji Tatrzańskiej. Byli w szeregach Armii Krajowej, walczyli z okupantem niemieckim, a później musieli podjąć tą, o której tak pięknie mówił w swojej homilii ksiądz infuat Stanisław Olszówka, tą służbę w drugiej konspiracji i przeciwdziałać tu, na miejscu. Przez oddział Błyskawica, którego major Kuraś był dowódcą, przeszło blisko 700 żołnierzy. Tu na Podhalu, na Spiszu, Orawie, Sądecczyźnie, Żywiecczyźnie, ale przede wszystkim w Gorcach, w Tatrach, w Beskidzie Sądeckim, a nawet w Krakowie. Bo gdy trzeba było uwolnić swoich kolegów, to żołnierze Ognia zrobili skuteczną akcję na więzienie w Krakowie. Sam major Józef Kuraś zginął 21 stycznia 1945 roku w Ostrowsku pod Nowym Targiem w nierównej walce otoczony ostatnią kulę zostawił dla siebie. I taki często był los tych żołnierzy. Ostatnia kula, ostatni granat, bo to było lepsze niż poddać się do niewoli, niż czasem móc nie sprostać śledztwie i musieć wydać swoich kolegów i towarzyszy walki.
Ten pomnik został odsłonięty w 2006 roku. Odsłaniał go świętej pamięci prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński i syn majora Kurasia Zbigniew. Było to 13 sierpnia, przeddzień święta Wojska Polskiego. Piękna uroczystość. Na postawienie tego pomnika wyraziła zgodę Rada Miasta Zakopane w uchwale nr 466 przez 2006 jednomyślnie. To trzeba dzisiaj powiedzieć jeszcze raz, jednomyślnie. A sam pomnik wykonał pan Szczepanik, artysta rzeźbiarz. Gdy rok temu, akurat przypadkowo, pod tym pomnikiem jedna z organizacji politycznych urządziła sobie tu manifestację, krzyczeli: nie każdy wyklęty był święty. I zdewastowali wtedy ten pomnik. Dzisiaj jest już naprawiony. Dziękuję panu burmistrzowi, który się tym miejscem opiekuje. Dziękuję miastu Zakopane. Tak, nie każdy wyklęty był święty. Bo żołnierze, a zwłaszcza żołnierze partyzanci, nie jest łatwo być świętym. Doświadczenia majora Ognia i jego żołnierzy były różne. W 1942 roku należeli do Konfederacji Taczańskiej, wielkiej niepodległościowej organizacji na Podhalu. Wtedy w szeregi tej organizacji wkradł się konfident Gestapo. Dowódca organizacji, jej szef, Augustyn Suski, poeta, gdy inni mówili mu, że trzeba coś z tym zrobić, bo niebezpieczeństwo jest wielkie, że po prostu tego człowieka trzeba zlikwidować. On, poeta, człowiek prawy, zasad, mówi: nie, nie mam żelaznych dowodów, nie weźmę śmierci człowieka na swoje sumienie. Skończyło się tak, że Gestapo wzięło całą organizację. Suski zginął, a większość tych, którzy byli aktywni, znaleźli się w obozie w Oświęcimiu i nikt z nich nie wrócił. Po takim doświadczeniu można popatrzeć na to i z drugiej strony. Mogły być decyzje w odwrotną stronę. Dowódcy oddziałów leśnych nie mieli nad sobą bezpośrednich zwierzchników. Nie mogli zwrócić się do wyższych szefów o to, aby zatwierdzili wyrok na człowieka. Oni musieli dbać o bezpieczeństwo grupy, o to, aby przetrwać. I czasem mogli się pomylić. Ale takie są prawa wojny. I dlatego, jeżeli dzisiaj usłyszymy, że żołnierze ognia byli kontrowersyjni, zastanówmy się, co mówimy. Całą polską partyzantkę, która powstała na obszarze od Wielkopolski po Wileńszczyznę, po Lwów, okupanci, czy to był okupant niemiecki, czy to był okupant sowiecki, nazywano ich bandytami. Oni nigdy nie uznali ich za żołnierzy Wojska Polskiego, z którymi walczą. To byli dla nich bandyci i traktowali ich jak bandytów, z surowymi prawami wojny. I tak było i po 1945 roku. Władze Polski, która była sowieckim protektoratem, również nazywały żołnierzy ognia bandytami. Ale czy to jest powód, żeby dzisiaj ludzie, gdzie można prawdę przeczytać w tysiącach książek, że można oglądnąć filmy, żyją świadkowie, żeby powtarzać tego typu określenie? Gdzie nasze sumienia? Czy ta walka nie miała sensu? Czy ta beznadziejna walka po przegranych wyborach, po tym, gdy Zachód w obronie Polski nie wystąpił, czy ta walka nie miała sensu? Miała sens. Ta walka zakończyła się zwycięstwem. To, że wyklęci, że żołnierze niezłomni zwyciężyli, to, że jesteśmy tu dzisiaj, jest na to dowodem. Bo dzięki temu, że tak skutecznie stawiali opór, to Sowieci, to bezpieka bała się. Wiedziała, że są pewne granice, że nie można sobie do Polaków na wszystko pozwolić. I dzięki temu przez ten najgorszy czas, przez czas, że żył Stalin, przetrwała w Polsce prywatna własność ziemi.
przetrwał w Polsce niezależnie Kościół katolicki. Przetrwał w Polsce dużo większy margines wolności niż innym kraju za żelazną kurtyną. I dlatego, gdy później ten nacisk osłabł, mogła w Polsce powstać Solidarność. I mogło się odrodzić to najcenniejsze, to, co nosili w swoich sercach żołnierze wyklęci. Dlatego wielka im cześć i chwała. Dziękuję jeszcze raz zakopiańskiej młodzieży. Dziękuję Liceum Ogólnokształcącemu imienia Oswalda Balcera, uczniom i nauczycielom, Zespołowi Szkół Budowlanych imienia Matlakowskiego i Zespołowi Szkół Hotelarsko-Turystycznych imienia Władysława Zamoyskiego, gdzie powstają klasy mundurowe, które tak godnie są dziś tutaj z nami. Dziękuję też za obecność tym gościom, którzy do nas przybyli, a w szczególności panu Janowi Kurasiowi, prezesowi Fundacji Pamięć i Wolność z Waxmunda, która dba o pamięć tam, w rodzinnej miejscowości Majora Ognia. Dziękuję Grupie Rekonstrukcyjnej Błyskawica i wszystkim, którzy są, którzy pamiętają. Cześć i chwała żołnierzom niezłomnym.